Witam wszystkich, nazywam się Konrad Zaszczudłowicz. Dziękuję za zaproszenie całej grupy TJS, przed którą mogę wystąpić przed Wami. I chciałem Wam przedstawić dzisiejsze moje możliwości, czyli tematem naszej mojej prezentacji będzie strategia wysokiej skuteczności. Na czym polega dokładnie ta strategia, to opowiem później. Najpierw się może przedstawię, bo nie wszyscy mnie znają. Niektórzy kojarzą z bloga, którego prowadzę, forexalldaywordpress.com od ponad 2 lat. Więc nazywam się Konrad Zaszczudłowicz, mam 28 lat, jestem z Krakowa. Jak każdy Kraków, to jest Centuś, wiadomo, więc tutaj też nie odbiegam od tego. Mam wykształcenie wyższe, magisterskie z finansów na prywatnej uczelni. Skończyłem w 2014 roku. Czym się zajmuję? Oprócz graniem na Forexie mam własną firmę informatyczną. Prowadzę ją razem z żoną. Także jestem tam księgowy. Poza tym mam etat w zespole projektowym. To jest mój normalny dzień pracy od 9 do 17. Bardzo dużo pracuję z domu, co mi pozwala też tutaj, można powiedzieć, tradować. W zespole projektowym, który zajmuje się ulepszeniami, czyli IT na podstawie języka programowania, czyli VBA, wszystko związane z Microsoft Office'em. I można powiedzieć, jakieś nowe tutaj udogodnienia wprowadzamy. Poza tym jestem analitykiem właśnie giełdowym, skończyłem studia finansowe, na których właśnie pisałem pracę pod tytułem Forex, czy to jest hazard, czy kontrolowana spekulacja. Musiałem to udowodnić i myślę, że mi się udało, przynajmniej przekonałem promotora do tego. Poza tym prowadzę darmowe treningi z języka VBA, dość dużej grupy, która się naucza od zera do, można powiedzieć, from zero to hero, jak to często się mówi, czyli żeby zacząć od zera do programowania. Na rynku finansowym jestem od końca 2008 roku, będzie to już 9 lat, a na rynku Forex od 2012. Przez te 3-4 lata początkowe grałem na GPW, przynajmniej próbowałem, były to bardziej wirtualne rachunki ze względu na to, że nie posiadałem takiego dużego depozytu, jaki jest wymagany przy inwestowaniu na akcjach. Ale właśnie znajdując taką alternatywę jak Forex, myślę, że dzięki dźwigni finansowej udało się przy małym wkładzie na początku dojść do, albo właśnie tutaj można powiedzieć, zwiększyć kapitał. I jak to wygląda u mnie, można powiedzieć, na rynku Forex? 2 lata pierwsze, które zacząłem inwestować, były stratne. Czyli można powiedzieć, że całą kwotę, którą wpłaciłem, zacząłem od realnych rachunków, gdzieś czytając na forach, można powiedzieć, że nie polecali demo rachunków ze względu na nauczenie się złych nawyków, czyli niepanowania nad emocjami, bądź jakichś innych nawyków, które mogłyby przekraczać w realnym tradingu. Dlatego zacząłem od realnego rachunku, było to, pamiętam, pierwsze 2000 zł. Można powiedzieć, że nie przegrałem go w ciągu 2 tygodni, jak to zwykle było, a były to 3 miesiące, czyli były wzrosty, upadki, ale ogólnie i tak broker wygrał z tej strony. I pierwsze 2 lata właśnie poświęciłem w książkach, ucząc się całej techniki grania, ucząc się, można powiedzieć, całej analizy, co wpływa na ruchy walut i tak dalej. Nie było tak dostępności jeszcze wtedy w mediach społecznościowych do Forexa, ale dzięki temu, można powiedzieć, dużo poświęciłem czasu i jestem dumny z tego, że udało mi się dojść w ciągu 2 lat do jakiegoś tam poziomu, żeby w 3 roku już wyjść lekko na plus. To już jakiś wielki sukces. Myślę, że teraz z dzisiejszym obecną dostępnością do materiałów można to zrobić dużo szybciej. Więc z własnego doświadczenia Wam powiem, jak to u mnie wyglądało, a mam nadzieję, że właśnie uda się zwiększyć tą skuteczność dzięki temu. I tak jak mówiłem, prowadzę blog od 2015 roku, od kwietnia, na których prowadziłem rany spekulacyjne. Może słyszeliście o takich, można powiedzieć, wydziwionych nazwach jak Grunwald, czy Diabelski Run, bądź Czumulungba, które polegały, żeby przejść od jak najniższej kwoty do, można powiedzieć, maksymalizacji zysków. Mam nadzieję, że ciekawie to pisałem. Bardzo dużo zwolenników miałem tych runów, dużo właśnie odsłon, wyświetleń, więc zachęcam do odwiedzania. Wszystko jest tam darmowe, tak samo załączona moja wiedza, którą na bieżąco tam uzupełniam, ale to Wam jeszcze pokażę, jakby przejdziemy sobie przez mój blog najwyżej. No i po tych 6 latach prawie grania na Forexie, no 5 latach powiedzmy grania na Forexie, udało mi się dojść do dużej, wysokiej skuteczności. Tam nawet były na tych ranach pokazane, że między 75 a 85, nawet chyba na
Grunwald, tam było, Grunwald Rand było tam bodajże chyba na 87%, 13 na 15 celnych, z tego co pamiętam. Więc to jest dobra skuteczność i mam nadzieję, że uda mi się Wam przekazać tą moją strategię, w jaki sposób analizuję wykresy i w jaki sposób, można powiedzieć, dostaję taką wysoką skuteczność. Dzisiejszymi tematami, które chciałem przedstawić w moim wystąpieniu, są podstawowe. Większość z Was słyszała o nich, ale jednak ja się z mojego punktu widzenia pokażę Wam, jak to podchodzę do tego. Pierwszy to jest analiza fundamentalna, analiza techniczna, money management, czyli zarządzanie kapitałem, psychologia tradera, to jest bardzo ważne, tutaj się postaram skupić na tym najwięcej, i na końcu strategia wysokiej skuteczności. Wszystkie tematy będą się, można powiedzieć, skupiać z tego piątego tematu, czyli strategia wysokiej skuteczności, gdzie podsumuję cały, można powiedzieć, swój trading na Forexie. Zacznijmy od analizy fundamentalnej. Jak to wygląda w praktyce? Dużo się czyta w książkach, że analiza fundamentalna nie jest tak potrzebna w Forexie tak naprawdę. Niektórzy działają na podstawie analizy technicznej, inni na podstawie analizy fundamentalnej. Ja staram się łączyć te dwa czynniki razem. Dzięki temu właśnie pozwala mi to uzyskać taką wysoką skuteczność. Żeby podejść do pary walutowej, najważniejsze właśnie przy analizie fundamentalnej jest śledzenie danych makroekonomicznych, czyli to, co nam kalendarze pokazują, to, co są komentarze walutowe. Trzeba uważać na szum medialny, czyli to, ile danych, bardzo dużo danych dostajemy przez media społecznościowe, czyli mamy tutaj internet, mamy telewizję, mamy wystąpienia i to wszystko wpływa na ruch ceny, jednak należy wybrać spośród tego te wartościowe. To jest bardzo trudne, ze względu na to, że nawał wiedzy jest bardzo duży, ale myślę, że tutaj dam Wam kilka wskazówek, które Wam pomoże właśnie wymienić te podstawowe rzeczy. No i co jeszcze zostało? Jeżeli chcemy grać skutecznie na Forexie, musimy kierować się własną intuicją, własną wiedzą. Każde wpisy na stronach, na blogach mogą zaburzyć Wasze myślenie. Czyli jeśli macie obstawioną jakąś analizę dla danej pary walutowej i obstawiacie, że będzie short, to przy sprawdzeniu właśnie na blogach czy stronach internetowych jakiejś innej, to prawdopodobnie możecie zmienić swoje zdanie, co źle wpływa na Waszą strategię i się okaże, że mieliście rację, a jak się wkurzycie, że nie poszło po Wasze myśli, bo słuchaliście kogoś innego, no i niestety tak się kończy, że czyszczenie kapitału jest bardzo szybkie, a każdego blokera to ucieszy, dlatego lepiej, oprócz tego, że walczymy z blokerem, to jeszcze walczymy z rynkiem, ale da się to wszystko, myślę, dalej pominąć i przynajmniej przeskoczyć blokera, żeby go, można powiedzieć, albo rynek, żeby zarabiać na Forexie. Tutaj krótko powiem też o analizie technicznej, jak wygląda to w moim wykonaniu. Poszukuję jakiejś pary walutowej, czyli spośród wielu kombinacji par walutowych wybieram ta, która się znajduje według mnie w najlepszym momencie. To Wam pokażę zaraz na wykresie, o co mi chodzi dokładnie, czyli poszukuję pary walutowej, wyznaczam cały price action, czyli wsparcia, opory, linię trendu. Nie używam, można powiedzieć, tutaj jakichś wielu wskaźników poza stochem dynamicznym, czyli 5-3-3. To jest szybszy od standardowego, ponieważ potrafi szybciej pokazać sygnał, ale nie należy też się w 100% kierować, to jest pomocne. Każdy wskaźnik, każda analiza, czyli każdy wsparcie opory, to jest tylko ma być pomocne przy założeniu kierunku ruchu. Poza tym jeszcze używam MACD w standardzie, bardziej jako podpora. Od niedawna zacząłem używać, ponieważ czasem zauważyłem, że bazując na tych dwóch wskaźnikach, on ma mniejszą rolę w analizie, ale już jeśli już nie mogę nic znaleźć, to jednak te dwa wskaźniki pomagają mi. Czyli poza jeszcze liniami trendu, ważna jest też odległość od linii trendu, czyli w jakim momencie jesteśmy na rynku. Czy dana para walutowa ma jeszcze daleko do poziomu wsparcia oporu bądź linii trendu i wtedy czekamy. Czy inwestować, żeby doleciało, czy tam cena dobiła do danego poziomu, czy jednak poczekać, aż się dopiero w nim pojawi. Bo to różnie z tym bywa, tak samo Wam pokażę na przykładzie. I później, jeśli znajdę taką parą, zaczyna się obstawianie, czyli wielkość kapitału, którą poświęcam na daną parę walutową, maksymalny stop loss, czyli ile mogę poświęcić straty
No i maksymalizacja zysku, czyli prowadzenie pozycji. Przy prowadzeniu pozycji bardzo ważne jest oczywiście zwracanie uwagi na sygnały świecowe. Bo oprócz tego, że przy wsparciach o poruchach trendu ważne jest, żeby wchodzić wtedy, kiedy się pojawi, bo wiadomo, cena może dojść do danego poziomu i go przebić, ale jeśli pojawi się jakiś sygnał świecowy typu pin bar, objęcie hossy czy tam objęcie bessy, to wtedy jest szansa, że nasza intuicja czy nasze inwestowanie może pójść w dobrą stronę. Teraz Wam to też pokażę na jakimś wykresie, przejdziemy do tego. A co do intuicji, jeszcze chciałem wspomnieć, że niektórzy mówią, że to nie ma czegoś takiego jak intuicji na rynku walutowym. Nie uważam tak. Uważam, że intuicja jest to przypomnienie sobie podobnego układu na wykresie. Czyli jeśli ktoś obserwuje, ja obserwuję rynki przez 5 lat i bardzo dużo rzeczy widziałem, bardzo dużo w głowie mi się zapętało, pewnie podświadomie, nie mam na to jakichś dowodów, ale podświadomie jak widzę jakiś wykres, to stara mi się móc podpowiadać, nazywam to intuicją, że w takim momencie może stać się podobnie. Bo tak jak mówiliśmy, analiza techniczna jest to bazowanie na historii pary walutowej, na historii ceny. Czyli jeśli coś się wydarzyło kiedyś, jest duże prawdopodobieństwo, że się wydarzy w tym momencie. Więc myślę, że tutaj na przykładzie Wam wszystko opowiem. Tak ogólnikowo przejdziemy przez money management, czyli zarządzanie kapitałem. Przy otwarciu pozycji, jeśli już mamy ustalony cały price action, jesteśmy prawie pewni, nie wiem, 80-90%, że to może być ruch w naszą stronę, zarządzamy pozycją. Pozycja to będzie wielkość pozycji. Ja obstawiam maksymalnie 20-30% kapitału, czyli depozyty. Jeśli mamy, załóżmy, 1000 zł, 10 tysięcy złotych, bazujmy na 1000 zł, to maksymalnie obstawiam 200-300 zł. Czyli to jest bodajże jakieś mikroloty 0,05. Z tego, co kojarzę, przy parze euro-USD. Jesteśmy na oporze, jesteśmy na wsparciu, jesteśmy pewni, otwieramy pozycję 0,05 przy depozycie 1000 zł. Jest to około 200 zł, z tego, co kojarzę. Tak. I razy wiadomo, dźwignia 1-100 daje duże możliwości. Każdy pips to około 2 zł. Tak mi się, z tego, co mi się oblicza w głowie. I jaka strata? Oprócz tego, że stworzymy pozycję, to nie znaczy, że jeszcze zarobimy. Jeszcze musimy zaznaczyć, ile możemy maksymalnie poświęcić, czyli obstawiam u mnie to z 5-10%, czyli jeśli z 1000 zł maksymalnie mogę na jedną pozycję, na jedną analizę poświęcić 50-100 zł. I takich prób mam 20 bądź 10. Wszystko zależy od obstawienia pozycji. Stop loss, czyli 5%, TP. Jak wygląda prowadzenie pozycji, czyli take profit. Jeżeli trafimy w punkt, czyli mamy otwartą pozycję, idziemy, cena się porusza zgodnie z naszym tutaj można analizą, prowadzimy pozycję. Zależy na jakim interwale. Jeśli wchodzimy na M15, prowadzimy na M15. Jak wygląda prowadzenie M15? Od wsparcia do oporu. Od linii trendu do dolnej górnej bandy linii trendu do dolnej bandy linii trendu. Złapaliśmy na górze, dochodzi do dolnej. I zobaczymy, co się dzieje. Jeśli jest dynamiczne przebicie, gramy dalej. Jeśli pojawia się świeca zwiastująca na przykład odwrócenie trendu, właśnie, czyli jak mamy tutaj objęcie hossy, bessy czy pin bar, najczęściej pin bar to będzie. Często też łączę świece ze sobą, ale to też Wam pokażę, które po połączeniu dają pin bara. Jeżeli dochodzi do danego wsparcia oporu linii trendu, zamykam pozycję, zbieram zysk, pomimo tego, że może polecieć jeszcze dalej, bo często są na przykład pin bary się pojawiają fałszywe, a i tak cena leci w dół, załóżmy w dół, jeśli ogramy shorta, ale to nie ma co się przejmować, jesteśmy do przodu, a jak już zaczynamy zarabiać kwotą powyżej naszego depozytu, to gramy depozytem, można powiedzieć, brokera, co jest mniejsze obciążenie emocjonalne, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak mam. Na początku z tym walczyłem, że chciałem maksymalizować zyski, brakowało cierpliwości, ale od psychologii tradera to zaraz pomówimy o tym. No i jeśli nam się nie powodzi, bo też się tak może zdarzyć, to stop loss na kapitale 50% jest to chyba znana tutaj, można powiedzieć, kwestia w tej JS-ie. Rafał pewnie to zapoczątkował. Też w sumie od niego to, można powiedzieć, podłapałem. Potrafi po prostu zrobić przerwę. Nie wychodzi nam przez, mamy 1000 zł, dochodzi do 500, tracimy tylko 50% 500 zł i robimy sobie przerwę. Tydzień, dwa. Oczywiście nie odchodzą od rynku, mając świadomość cały czas to, co się dzieje na giełdzie. Dobrze. Psychologia tradera. Najważniejsza rzecz. Psychologia tradera to jest 70%
emocji, które nam towarzyszą przy inwestowaniu. Czyli to, co się nauczymy na analizie technicznej i na analizie fundamentalnej plus money management, to jest 30%, żeby mieć sukcesy na rynku Forex. Reszta to jest emocje, czyli jak podchodzimy do naszych pozycji, jak podchodzimy do całej giełdy. I mam taką sentencję swoją, nie wiem, może gdzieś podłapałem, lepiej stracić okazję niż pieniądze. Jeżeli taka ucieknie mi jakaś para walutowa, wiadomo, nie można grać na wszystkim, mieć wszystkie pozycje otwarte, ucieknie mi jakaś para walutowa, odbija się od wsparcia oporu, jest, nie wiem, 20-30 pipsów, wiele osób mówi sobie, kurczę, czemu nie wszedłem w taką pozycję, okej, otworzę teraz, jest 20-30 pipsów od, można powiedzieć, linii trendu od wsparcia, otwieramy pozycję, a tu się okazuje, że jest retest jeszcze wsparcia, przebijają czasem dołki, żeby robią false breaka i dopiero idą dalej, a my ustawiamy zwykle stop lossy poniżej danego poziomu. Dlatego tutaj trzeba walczyć tak samo, że skoro to nie jest porażka, jeśli nam się nie uda otworzyć pozycji przy naszej analizie. Oczekujemy na jakąś analizę, my przegapimy, bo nie wiem, bo musimy gdzieś wyjść, bądź musimy coś załatwić. Nagle przychodzimy do domu albo nie mam dostępności do Forexu i patrzymy, a tu odbyło się już dawno, otwieramy pozycję, bo jest zgodnie z naszą analizą. Nie, czekamy na nasz poziom, czyli po takiej cenie, po jakiej ja chcę kupić, a nie po jakiej rynek chce mi sprzedać. To jest najważniejsza sentencja przy właśnie panowaniu nad emocjami. Czyli cierpliwość i można powiedzieć ograniczyć chciwość zarobków i straty to nigdy się nie ogranicza, bo jednak wszyscy myślą, że się odbije w końcu, ale myślę, że tutaj przekażę Wam kilka informacji, które Wam pomogą to ograniczyć, szczególnie straty. Jak to wygląda dalej? Jeśli gramy w ciągu jednego dnia, maksymalnie pozwalam na dwie straty jednego dnia. Czyli jeżeli obstawiam pozycję, 5% straty kapitału, pierwsza analiza mi nie weszła, tracę 50 zł. Potem znowu 5% kapitału pod rząd, druga analiza mi nie wejdzie, znowu tracę 5%, to znaczy, że to nie jest mój dzień. Oczywiście, jeżeli jest to na zmianę, tracę, zarabiam, niweluje się. Bardziej tu mówię o dwóch stratach pod rząd typu skupiamy się, obstawiamy, nie wychodzi, bo nam nie idzie po naszej myśli, zamykamy na dzisiaj komputer, poczekajmy na lepszy moment, jutro też jest dzień, codziennie są okazje, więc dlatego myślę, że to jest taka moja, można powiedzieć, wewnętrzna strategia, która pozwala na jakby minimalizację strat. Jak wygląda później, jeśli otworzymy pozycję, czyli emocje podczas prowadzenia pozycji. Otwieramy pozycję, jest short. Załóżmy na oporze. Cena idzie w naszym kierunku. Dużo osób, tak jak mówię, idzie od wsparcia do oporu, taka strategia, ale dużo osób podczas takiego prowadzenia pozycji dochodzi cena do wsparcia, a jak idzie w dół, to trzymam dalej. Nie, jeżeli się pojawi sygnał na wsparciu pin bar, gdzie 70-80% pin bar na wsparciu to jest jednak odbicie, więc 20% szans mamy, to jest praktycznie przegrywamy na starcie, bo 20% to ja bym nawet nie wchodził w żadną pozycję, jeśli by się okazało. Czyli jeśli pojawia się odzimo oporu do wsparcia, pojawia się pin bar, zamykamy pozycję, nie trzymamy jej dalej, ze względu na to, że jeżeli mówię o właśnie długo czy tam krótkoterminowo, wszystko zależy na jakim interwale działamy. Jeżeli mówimy o M15 czy H1, to jednak te zasięgi wsparć oporów średnioterminowych, krótkoterminowych są większe niż na mniejszych interwałach. Więc dlatego, gdy dochodzi do naszego poziomu, zamykamy pozycję, poleci dalej trudno. Na pewno nie jesteśmy do tyłu. Większość osób uważa, że jak zamknie pozycję za wcześnie, to straciła. To nie jest prawda, bo zarobiłeś mniej, ale zarobiłeś. Pomyśl sobie, jak zrobisz 10 transakcji po 20 pipsów trafnych i zamkniesz według strategii, to masz 200 pipsów. A wątpię, żebyś w ciągu jednego dnia na takim spokojnym rynku, ok, jak są dane, to można trafić, zarobić 200 pipsów jednorazowo. Myślę, że to jest, zdarza się, ale jednak trudniej przewidzieć taki ruch, tak dynamiczny. Co kolejną rzeczą jest przy emocjach? Czyli jeżeli stracimy dwa razy w ciągu dnia według mojej strategii, dobrze, tego nie trzeba tutaj brać pod uwagę, ale nie odgrywa się po straceniu pozycji. Czyli jeżeli wchodzimy w longa na jakiejś pozycji, utnie nam stop lossa, to nie odgrywamy się, nie czekamy, a już teraz niżej nie będzie, znowu włączamy L-kę, czyli longa i wtedy to właśnie nazywa odgrywanie, gdzie często się kończy stratą, ponieważ
jednak skoro ruch przebił nasze wsparcie opór, to znaczy, że do następnego ma jak ileś tam naście pipsów. Załóżmy, że jest 90 pipsów. Mamy tylko stop lossa 30, załóżmy, i to jest 5% kapitału. Wycina nam stop lossa, a poczekamy sobie 10, otwieramy longa, a to leci jeszcze 50. To jest błędne koło, ponieważ w taki sposób można sobie w jeden dzień, stosując nawet strategię 5% dziennie, wyczyścić konto, co nie polecam. Nie zdarzyło mi się w ciągu jednego dnia, ale znam osoby, które właśnie twierdzą, że to broker ich oszukał, a nie ich, można powiedzieć, strategia. Więc dlatego warto używać tych i panować nad swoimi emocjami. Pokażę to na żywo na jakimś wykresie, jaki w sytuacji bym zagrał. I ostatnią rzeczą jest life balance. Czyli otwieramy, jeżeli gramy na USD Japan na przykład, gdzie największe ruchy są w nocy. Ja nie siedzę po nocach, na początku mi się zdarzało, nie siedzę po nocach, żeby pilnować pozycji, dlatego często, najpóźniej mi się zdarzało do pierwszej, drugiej godziny. No i tak już w sumie się zaczyna, w sumie największa chyba o trzeciej, z tego co wiem, taka ruchliwość na Japońcu. Otwieramy taką, jeśli jesteśmy pewni, że jesteśmy na wsparciu opory, jesteśmy pewni, że przez noc ta pozycja, albo nie chcemy po dobrej cenie kupić, sprzedać daną parę walutową, i jesteśmy prawie pewni, czyli według naszej analizy ta cena pójdzie w naszym kierunku, otwieramy pozycję takiej wielkości, żebyśmy mogli spać w nocy. Czyli nie budzimy się w nocy i myślimy i sprawdzamy co chwilę przy telefon przy łóżku, czy jak tam idzie nasza pozycja. Bo jednak można powiedzieć tutaj, nasze samopoczucie wpływa na nasz trading. Czyli jeżeli się źle czujemy, nie wiem, jesteśmy zdenerwowani, podejmujemy złe decyzje. Warto się wyciszyć trochę. Ja nie stosuję jakichś metod, można powiedzieć, medytacyjnych. Lubię muzykę taką spokojną, która mnie uspokaja, jeśli widzę, że zaczyna we mnie buzować. Jakaś duża strata i czuję, że zaczynam nie myśleć trzeźwo, tylko po prostu emocjami. Odpoczywam wtedy przez jakiś czas i właśnie o tym life balance, czyli przejście na spacer. Okazji, mówię, lepiej stracić okazję niż pieniądze. Nie uciekną pozycje. Codziennie jest tysiące możliwości, więc myślę, że warto panować nad tym. Ja też na początku, jak zaczynałem, czyli w tych pierwszych 2 latach, nawet 3 latach, często zostawiałem duże pozycje, czyli full kapitału, nie wiem, miałem 10 tysięcy, dałem full kapitału, to było około 2-4 lotów na noc i zdarzało się tak, że co godzinę się budziłem w nocy i tak poszło nie po mojej myśli, ale taka nauczka na przyszłość, więc od tamtej pory, to był chyba taki przełomowy moment, jakby właśnie taką bardzo dużą pozycję, chciałem szybko zarobić kasę. Przełomowy moment przy dużym locie, w zasadzie około 20-30%, pamiętam wtedy, żeby przestać właśnie obstawiać dużych pozycji na noc, bo jednak samopoczucie rano, od nowa jest nowy dzień. Ja jak wstajesz po tak codziennie się budzimy w nocy, co godzinę, to jednak rano nie ma siły, żeby podejść nawet do komputera, a już nie mówię o jakimkolwiek tradingu. Dobrze, przejdźmy dalej do następnego tematu, czyli strategia wysokiej skuteczności. To, co omówiłem, to jest oczywiście wstęp do tego, na jakiej podstawie ja oceniam swoją grę, w jaki sposób analizuję i w jaki sposób udaje mi się zdobyć taką wysoką skuteczność. Myślę, że nie wiem jak u innych osób, czy na 10 transakcji potrafią 7-8 trafić. Mówię tutaj, nie mówię o BE, czyli break even, typu cena leci 50 pipsów w dół, wy się zabezpieczacie na zero, to nie jest trafna transakcja. Nie chodzi o zyskowne, chodzi o trafne. Czyli od jednego punktu do prowadzenia pozycji. Od wsparcia, załóżmy od wsparcia do oporu. Czasem to różnie bywa, bo jednak każdy się kieruje przy price action, analizą techniczną, jakimiś sygnałami, to nam pomaga zwiększyć skuteczność. Dlatego właśnie podczas na przykład swojej pracy magisterskiej, gdzie pisałem o hazardzie, musiałem udowodnić, czy granie na, czy inwestowanie na Forexie to jest hazard, czyli 50-50, buy sell w którymkolwiek momencie, czy jednak potrafimy zwiększyć tą skuteczność do 70-80%. 90 myślę, wydaje mi się, że nie jest osiągalne, ale 80 parę to już jest dużo. Myślę, że duży sukces. I udało mi się to zrobić właśnie dzięki strategii, którą Wam opowiadam, która powoduje, że przy użyciu pewnych wskaźników i pewnych linii na wykresie pozwoli nam to zwiększyć. Czyli to już przestaje być hazard. Zaczynamy grać na korzyść naszą i na korzyść rynku. Bo najtrudniej się walczy z rynkiem, kiedy szczególnie nie idzie po naszej myśli. Ale trzeba uważać na to, że nie tylko stratne pozycje dają nam kopa, ale pozytywne też.
Bo przychodzi pewien taki moment, że przechodzimy na tą dobrą stronę, czyli mamy na 3 na 10 trafnych, to już nie jest źle. Potem dochodzimy 4 na 10, 5, 6, 7, to już jest sukces. Więc naszym tutaj, można powiedzieć, moim zadaniem będzie Wam pokazać, jak to zrobić. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego sporo. Mam nadzieję też, że tutaj dużo osób, nie mówię o kopiowaniu transakcji, o strategii, ale przynajmniej uzupełni swoją, bo jednak każdy ma swój styl. Ja się długo uczyłem swojego stylu. Jak zacząłem zarabiać, to jeszcze nie miałem swojego stylu. Dużo, można powiedzieć, czytałem po blogach, co mi pomagało czasami zarabiać, czasami nie. Ogólnie już po pewnym czasie wychodziłem na plus, ale można powiedzieć, że tak od 2,5 roku, można powiedzieć, mam swój styl, że potrafiłem zwiększyć tą strategię do 70-80%, która mi już daje troszkę zysków. Ok. Czyli jak wygląda w skrócie, nie wiem, czy widzicie prezentację, ale jak wygląda w skrócie podsumowanie całej strategii. Czyli zaczynamy od szukania pary walutowej, szukania sygnału na interwałach. Ja gram na D1, H1, M15 i M5. Dlaczego takie? Ponieważ jeżeli gram na D1, prowadzę pozycję po D1. Często jest tak, że jeżeli gram na M5, M15, szukam sygnału tylko, żeby zwiększyć interwał. Przykład, dochodzi cena do wsparcia oporu, pojawia się pinbar najczęściej M5, M15 bądź jakaś formacja świecowa, która pozwoli nam przynajmniej w założeniu, że odbija się od danego poziomu. Jeżeli tak się dzieje, przechodzimy na wyższy. M5 jest pinbar, M15 jest pinbar, H1 jest pinbar, czyli mamy już 3 potwierdzenia, które powodują, że jednak może dobrze myślimy. Ok, pojawia się pinbar na H1, otwieramy pozycję. Kończy się dzień, okazuje się, że D1 też jest pinbarem, odbiło się od tego, co chcieliśmy, super. Czyli mamy, można powiedzieć, zaczynamy prowadzenie pozycji. Jeżeli otworzymy taką pozycję, prowadzenie wygląda wtedy tak samo, czyli D1, H1, M15, M5. Lecimy z góry do dołu. Najczęściej ja zamykam swoje pozycje H1, M15, czyli jeżeli na D1 jest pinbar, cena idzie jeden dzień spoko, pojawia się na koniec dnia pinbar, zamykam na H1. Mam tam ze 30, 40, 50 pipsów. Rzadko mi się udaje do 150, 200 pipsów. To są jakieś, na palcach jednej ręki bym policzył, ile razy mi się udało tyle zdobyć naraz pipsów przy jednej pozycji. Ale myślę, że tutaj te interwały pomagają w tym, żeby prowadzić. Czyli jak sobie znaleźliśmy sygnał, robimy price action. Linię trendu. Wzrostowe, spadkowe, wewnętrzne linie trendu, wsparcia, opory. Poziomy Fibonacciego używam czasem do korekt, ale rzadko mi się to zdarza, raczej się tym nie kieruję. Jak już brakuje mi jakiegoś sygnału dla 100% potwierdzenia, wtedy używam Fibonacciego. Raczej może mniej przy tym staję. I jak gram, bo to jest najważniejsze. Nie gram na kontynuację trendu, tylko na odwrócenie trendu. Czyli to jest duża różnica. Bardzo ciężko mi, próbowałem grać na kontynuację trendu, ale to jest dla mnie niemożliwe. Nie potrafię sobie złapać ceny właśnie tak po odbiciu danego wsparcia. Czyli jeżeli uważam, albo po przebiciu, cena przebija wsparcie, ja często uważam, że to jest false break, w głowie mi się tak robi, więc nie gram tak. Robię tak, że jeśli cena dochodzi do danego wsparcia oporu i pojawia się sygnał, gram na odwrócenie trendu, krótkoterminowego, długoterminowego, wszystko zależy. Jakie gramy. Czasami korekty dochodzą leci w dół, np. 30 pipsów, 15 idzie korekta w górę, robi się pinbar. Niby to jest strategia na kontynuację trendu, ale ja gram to, jakby można powiedzieć, na kolejną falę spadkową. Czyli czekam, aż się odwróci fala korekcyjna. Pokażę Wam przykłady, w jaki sposób to robię. Myślę, że każdy to ma indywidualnie do tego podchodzi. Niektórzy ludzie grają na kontynuację, czyli jak widzą, że rośnie, dosiadają do pociągu. Jedziemy razem ze wszystkimi traderami. Ja się tego boję ze względu, że bardzo często się na tym przejechałem. Najlepszy przykład na danych. W jedną stronę leci 100 pipsów, ludzie wsiadają do pociągu, odwraca się nagle i 100 pipsów w drugą stronę, czyli jesteśmy 100 w plecy, a już nie mówię, jak ktoś nie trzyma stop lossa, to już w ogóle zeruje kapitał. Więc myślę, że tutaj ta strategia przynajmniej dla mnie jest komfortowa, ale każdy gra tutaj po swoje. Ja Wam pokażę, dlaczego tak wybrałem. Ponieważ staram się złapać szczyty i dołki. Nigdy się to nie udaje, choć może to kilka razy. Pamiętam na kangurze było tak, że miałem to, było tam 75-75, udało się tu maksimum dnia i potem poleciało 60 pipsów w dół i fajnie było. I wtedy większa satysfakcja. Ale staram się złapać poziomy, gdzie można najlepiej wejść. Czyli nie w środku ruchu. Jeżeli cena idzie od jednego oporu do wsparcia, to w środku nie chodzę. Tylko wolę poczekać, aż doleci do... Bo w każdej chwili też się może zawrócić.
Więc dla mnie to jest mało komfortowe, nie potrafię na tym grać. Próbowałem, zwykle tracę, więc myślę, że trzeba eliminować swoje słabości, co pomaga w tradingu. Czyli jak już wybierzemy sobie, załóżmy daną parę, przechodzimy do kalendarza wydarzeń. Co dzisiaj, bądź zależy jak gram, czy krótkoterminowo, czy mówię o jednym dniu, średnioterminowo, zwykle ja sobie to robię 2 do 4 dni. Długoterminowo nigdy nie grałem, najdłużej parę trzymałem chyba 1,5 tygodnia i tak wyszedłem na zero wtedy, więc wahania były bardzo duże, więc ja gram zwykle średnioterminowo, bądź krótkoterminowo. Te dwa, można powiedzieć, tutaj używam terminy. Zdarza mi się w ciągu jednego dnia otworzyć 6, 10 pozycji, 15, a zdarza mi się, że jedną trzymam przez 2 dni. Wszystko zależy, czego oczekuję, jak się czuję, czy uważam, że już mogę grać długoterminowo, czyli średnioterminowo, czyli przejść na oczekiwanie dłuższego zysku. Właśnie przy tych większych 150-200 pipsów można właśnie... ostatnio na kablu, czyli GBP-USD, była taka sytuacja, że grałem 4 dni i udało się tam wycisnąć spoko 90 pipsów. Ale wam pokażę ten ruch, o co chodziło. To było po tym, jak się, można powiedzieć, jeden bank, Carnage, czyli Bank of England, można powiedzieć, prezes powiedział, że nie będzie 100%, inni tam ekonomiści powiedzieli, że będą i ta cena wahała się od 100, znaczy to tam 50 w dół, 50 w górę i było bardzo ciekawie, ale jednak udało się wytrzymać i nawet się udało, co pokażę na tym. I jeżeli już popatrzymy sobie na dane i kalendarz, czyli obstawiamy, załóżmy, euro USD, czyli naszego Edka znanego, patrzymy, jakie dane dzisiaj bądź jutro się ważne pojawią, bądź w tym tygodniu. Czy warto poczekać, jeżeli dzisiaj jest poniedziałek, a w piątek są jakieś dane ze Stanów i często rynek oczekuje na te dane, czyli przez całe te 4 dni ruch jest znikomy. Można powiedzieć, że nie wiem, 20 pipsów, 30, 50 w górę i 50 w dół. To jest bardzo mało, patrząc, jakie są ruchy czasem na Edku, więc to jest, jak patrzymy, co nas może poczekać w najbliższym tygodniu. Warto czytać komentarze walutowe. Szczególnie na początku. Teraz już każdy z nas, przynajmniej ja potrafię, taki zaawansowany trader, potrafi już wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje. Często oglądam Bloomberga, Reutersa, MarketWatch, z zagranicznych, z polskich. No to w sumie nie wiem, czy mam jakiś taki dany, który warto oglądać. Sam szum informacyjny. Więc oddzielenie tego, w sumie w Polsce zawsze spóźniona reakcja, więc jak już w Stanach na Bloombergu jest, oni to robią do tłumacza Google, gdzie w ogóle czasem ciężko zrozumieć, o co chodzi w tym, co napisali na Bloombergu. Jak inny tekst, może inaczej znaczy, a szczególnie ważne są tam poszczególne punkty. Najfajniejsze są, tutaj można, jak są jakieś konferencje albo raporty z posiedzenia, to wtedy przynajmniej jest to w punktach, wtedy jest najszybciej to złapać, bo czytanie tekstu, wiadomo, każdy inwestor inaczej interpretuje, szczególnie, można powiedzieć, grubasy, czyli duży kapitał wpływający na rynek, inaczej interpretuje, niż my myślimy, więc warto czytać komentarze, szczególnie zagranicznych for. Nie chcę tutaj nic rekomendować, każdy sobie może tutaj własne poszukać, ale ja tego używam. Tego używam i to mi pomaga. Z polskich nie czytam, jedynie mogę Komparika polecić, który tam w sumie obserwuję od jakiegoś czasu, ale to już tak bardziej hobbystycznie. Czyli jak mamy dane, kalendarz, czyli patrzymy na euro w danym tygodniu, jakie są z eurostrefy, Hiszpania, Niemcy, Francja, podstawowe kraje, które wpływają na całą eurostrefę. Te mniejsze, czyli Holandia, bądź nie wiem, Luksemburg, czy Węgry, nie mają jakiejś znaczącej wpływu na naszą strefę euro. Polska tym bardziej. Ja zawsze uważam, że polska waluta, USD, PLN czy jakieś inne, to jest bardziej egzotyczna waluta, ponieważ są duże spready, a po drugie tam ruchy są takie, że przyjdzie na przykład, nie wiem, przyjedzie prezydent do nas Trump i powie, że fajnie się współpracuje i nagle Poland poleci 100 pipsów w dół bez powodu, więc tam jest bardzo słabe wahania, są dla mnie przynajmniej i duży spread. I tak samo jeśli mamy przy parze euro-USD, patrzymy na kalendarz wydarzeń. Ze Stanów bardzo dużo informacji przypływa. Ważne, żeby wyłapać te najważniejsze. Ja wam pokażę na swoim stronie, na swoim blogu. Zaznaczyłem to wszystko, żeby wam pomóc. Czyli co nas będzie interesować podczas można powiedzieć, grania. Dobrze, to może przejdźmy teraz do strategii na rynku. Nie wiem, czy widzą wszyscy widzą wykres. Na wykresie mamy euro USD.
Tak wygląda mój wykres. Ogólnie, jeśli pracuję na komputerze. Na dole mamy stocha pędzący 5.33. Standardowy jest chyba bodajże 5.14 coś. Szukamy pary walutowej. Załóżmy, że znaleźliśmy euro USD. Fajnie, wszystko tutaj, coś się nam, jak patrzymy na to, jest załóżmy czarna magia. Oprócz tego, że mamy jeszcze właśnie tutaj stocha, chciałem zaznaczyć, że mamy jeszcze dwie linie, które są EMA, czyli średnie kroczące. Jest to 200 i 55. Tu bardziej chodzi o wyznaczenie trendu, czyli jeżeli gram średnioterminową, używam 200, czyli EMA 200. Jeżeli gram tutaj na przykład 55, daj mi okej. Jeżeli gram krótkoterminowo, czyli dniowo, z czasem 2 dni, to wtedy używam 55. Niektórzy używają jakichś innych, 30 czy tam bodajże nawet 50 jest z tego co wiem, bądź mniejsze jeszcze. Ale tutaj można powiedzieć, że to mi wystarczy. Ok, załóżmy, że mamy parę. Patrzymy na interwale, tutaj mamy interwał D1. Ok, fajnie. Czyli na interwale D1 każdy widzi, że jest trend wzrostowy. No to zaczynamy rysować. Gdzie się zaczyna, gdzie się kończy? Tutaj pewnie większość zna Was, jeśli chodzi o narzędzia. Nie będę tłumaczył. Zaczynamy od po kolei. Mamy jedną linię, tylko może troszkę pogrubimy, żeby tu było bardziej widoczne. Robimy symetryczne linie, czyli nie rysujemy po oporach wsparcia. Tutaj kontrolem bodajże to można przenieść. Zaznaczamy. Tak jest. Jest to nasza linia. Jakbyśmy sobie tu narysowali, ale zrobimy tak. To jest kanał symetryczny. Już tam coś widzimy, że o, jesteśmy w środku ruchu. Prawdopodobnie do linii trendu, czyli na górze. Jak sobie to zmniejszymy. Do linii trendu jeszcze mamy daleko. Przenieśmy sobie to dalej, żeby nam się ładnie tutaj uzupełniało. Zostało tyle, czyli tu mamy około, można powiedzieć, 200 pipsów. 1,16, 1,17. Nawet takie analizy gdzieś ostatnio widziałem, że przewidują. Ok, wracajmy do sytuacji bieżącej. Jak już mamy linię trendu, rysujemy sobie wsparcie opory. Bierzemy trójkąt. Aha, co jeszcze ważne, w wsparciach oporach. To nie jest punkt. To nie jest punkt, w którym cena się odbija. Jest to zakres, można powiedzieć, albo obszar, bo często osoby mylą, że przykład, tu mamy maksimum 1,12,86, czy tam 90 nawet. Dużo osób myśli, że to jest punkt i od tego się powinno odbić. To nie jest prawda. To jest obszar. Obszar się zaczyna oporu, zaznaczamy, odtąd dotąd. Dlaczego tak? Cena po lewej, czyli na początku górnej bandy linii trendu, odbiła się. Czyli to jest już początek naszego obszaru. Doleciała do dolnej bandy po prawej stronie, czyli tu. I dochodząc tutaj mamy kolejny opór. Czyli jeżeli cena porusza się nie od punktu do punktu, tylko od obszaru do obszaru. W tym wypadku jest tutaj to, a tu na dole mamy wsparcie takie. Jest to bardzo wąski, tutaj można powiedzieć, zakres. Czyli jeżeli cena dochodzi do naszego zakresu, szukamy sygnału. Załóżmy, że jesteśmy w tym miejscu. Tym, czyli mamy 6.6. Opuściliśmy to, bo nie ma na D1 sygnału. Dochodzimy tu, jest pin bar. Myślę, że każdy by wszedł. Ja też bym wszedł i wszedłem. Tylko teraz kwestia prowadzenia pozycji. Otwieramy sobie, załóżmy tutaj, po 1,12,10. Dochodzimy do wsparcia. Jest to mały zakres, ale wtedy, jeżeli obstawiając nasz, można powiedzieć, money management, obstawiamy większy lot, ponieważ jesteśmy w pośrodku kanału, ale jest sygnał od oporu. Czyli oprócz tego, że znajdujemy się w środku kanału, gramy także na opory. I tu jest właśnie chodzi o to, żeby odróżniać niektóre rzeczy. Oprócz oporu są linie kanału. I tu w tym wypadku nam nie zagrała linia kanału, ponieważ było daleko do niej. Ale jeżeli
tutaj jest ponad 200 pipsów, ale jeżeli tutaj wchodzimy w shorta, to mamy zysku teoretycznie 100 pipsów. To jest bardzo dużo. Ja tutaj można powiedzieć, że ja wam powiem, do której świecji ja doszedłem. Tutaj już okresowość. To jest ta sytuacja tutaj. Czyli sobie zobaczymy. Tutaj był pin bar. Gdzieś na setce. O. Weźmy sobie w cenę. Cena poprawy. Tutaj był pin bar. Dodatkowo, jeżeli zobaczymy sobie na H1, nasza linia EMA55 została przekroczona, czyli po prostu zaczął się trend spadkowy. Ja zamknąłem tutaj. Jest taki ładny pin bar. To jest 11, no gdzieś 11,60 mi się wydaje. Czyli mamy 60 pipsów. Czyli tak jak mówiłem, przechodząc z dużych interwałów, wtedy pamiętam, wchodziłem na tą parę, D1 pokazała fajnie, mamy 60 pipsów. Przy 0,2, 0,4 czy nawet jednym locie, to już jest, myślę, że można powiedzieć, jednodniowa fajna kasa. Zależy na jakim depozytem gracie. Więc przy 60 pipsach myślę, że każdy by przyjął bez problemu. Nieważne, czy to jest początkujący, czy nawet jakieś, można powiedzieć, fundusze inwestycyjne, które grają, czy hedgingowe, które grają na ryzykownych walutach. Oni na pewno to grali, tak mi się wydaje, my też gramy. I na podstawie tego mamy już 60 pipsów. I to jest jedna analiza trafna. Czyli wszystko nam się pojawiło. Cena się, wracając do okresowości, sygnał nam się na D1 pojawił. Jeszcze raz przybliżymy. Sygnał nam się na D1 pojawił na oporze, czyli podaż weszła. Uważali, że jeszcze nie jest moment na wybicie. Prawdopodobnie jest szansa na odwrócenie trendu wzrostowego. Bardzo dużo. Ja też tu myślałem, że się już poleci dalej i bym się przeliczył. Bo bym wszedł i pojawił się pin bar, a jak jest pin bar, to jest 100%, że leci. Wiele osób tak myśli, niestety tak nie jest. I musimy myśleć inaczej niż wszyscy, bo jednak tak jak smart money. Oni łapią szczyty, dołki. To są osoby, które można powiedzieć przewidują, bo mają większą skuteczność, bo mają bardzo dostępność do informacji, jak to może wyglądać. I w tym wypadku wchodzimy. Ja sobie zamknąłem. Można powiedzieć, że za wcześnie, choć tutaj się świeca pojawiała biała, więc byłem szczęśliwy. Już nie patrzę na tą parę, ale jakbym patrzył znowu, na pewno bym, jakbym trzymał pozycję, czyli według kiedyś swoich emocji, nie zamknąłbym na tym linii trendu, bo skoro doszła, to znaczy, że przebiją. Prawda? I to jest podstawowy błąd. Co się stało? Jak widać. Cena odbiła. Odbiła tutaj się bodajże, to było kiedy? Wczoraj. Tak? Nie wczoraj. To było 27 czerwca. Tutaj pojawiła się biała świeca, która ewidentnie przebija dany poziom. I nie grając stop lossa, wiele osób by już tu miało wycięty kapitał. Przy stop lossie pewnie powyżej oporu bylibyśmy w plecy, już powiem ile. No około 120 pipsów. To boli, zniechęca. Niektórzy pewnie by jeszcze grali, bo myśleli, że jest false break. Nie, nie robimy tak. Przyjmujemy stratę, jeżeli nawet nie słuchamy się własnego strategii. Przyjmujemy stratę i szukamy dalej. Trzeba się pogodzić ze stratami, bo jeśli ktoś się nie godzi i przeżywa to za bardzo, to nie pomaga w tradingu. To jest bardzo prosty przykład na obecnej parze. Jak widzę kolejną, można powiedzieć, ruch ceny? Bardzo prosto. Chyba wszyscy widzimy, że albo będzie konsolidacja, czyli cena przeszła z nowych na kolejny poziom, który się wyznaczył tutaj. Pewnie jakbyśmy sobie rozszerzyli na W1, tam z lewej gdzieś jest jakiś tutaj opór, albo początek oporu, czyli cena się będzie odbijać odtąd. Można powiedzieć, że w tym zakresie. No. Czyli mamy linię trendu, możemy się liczyć, że będzie albo tak, choć dzisiaj są dane ze Stanów, zobaczymy. Może być tak, że przebiją całkiem, polecą na 1,17. Ale ogólnie trend jest wzrostowy. Musiałoby się coś bardzo złego wydarzyć. Wiadomo, nie przewidujemy wszystkiego. Jakieś same zamachy. Dolar jest główną walutą rezerwową i w ogóle na świecie. Najwięcej państw ma w tej walucie, więc jak się dzieje jakieś niebezpieczeństwo, wojna bądź można powiedzieć jakiś zamach, to jednak inwestorzy uciekają w dolara bądź jena i wtedy jest zawsze umocnienie. Czyli w tym wypadku mogłoby się pojawić, jakby był jakiś zamach, przebijamy linię trendu i lecimy w dół. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec ruchu.
Prawdopodobnie tutaj, jeżeli dane dzisiaj będą mieszane ze Stanów, zaraz Wam pokażę, jakie będą dane, bądź jeżeli nic się poważnego nie wydarzy, to można liczyć tutaj na wzrost USD. Przepraszam, euro do USD. Czyli lecimy na przebicie trendu. Ale ja bym poczekał. Nic się nie pojawiło. Jak sobie zobaczymy na innych wykresach, gdzie mamy tą okresowość tutaj. Pojawiają się jakieś tutaj pinbary. Jednak to nie jest nic znaczące ze względu na to, że jednak troszeczkę do szczytu jeszcze brakuje. Choć szczyt to jeszcze wielu inwestorów już by tu wchodziło. Dotarliśmy do jakiegoś oporu. Troszeczkę tam zahaczyło opór, więc gramy shorta. Może tak być, ale ja bym poczekał na sygnał. Wiele osób mogłoby mieć rację w tym, że to będzie short. Choć patrząc obecnie na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, gdzie wszyscy uważają, że będzie podwyżka kolejnych stóp procentowych. Patrząc na wskaźniki, czyli czytam raporty, tylko ISM był dobry, a reszta, wczorajszy raport ADP, beznadziejny, więc poniżej oczekiwań, co spowodowało wywindowanie, można powiedzieć tutaj, tu był ADP, ta świeca, wywindowanie kursu o 100 pipsów. Wróćmy jeszcze do D1, czyli do dniowego okresu. Tutaj taką jedną linię widzę, która mi umknęła. Przybliżmy. To jest linia wznosząca, czyli wewnętrzna linia trendu. To jest to. Co się stało, jeżeli przebili linię trendu? Czekamy na retest, czyli cena zawsze wraca do swoich wcześniejszych poziomów, żeby potwierdzić siłę trendu. Tak jak w tym wypadku. Przebiliśmy linię trendu, przebiliśmy wewnętrzną linię, można powiedzieć, trójkąta czy klina, i tam nazywacie. Dotarła do oporów przy 1,1450 i w ciągu kilku tam dni pojawiła się przy naszej linii trendu i reteście. Jeżeli tak się dzieje i pojawia się taki pinbar, pomimo że wczytałem bardzo dużo komentarzy ludzi, że już leci na 1,1280, ponieważ przecież jest niżej opór, wsparcie, tutaj jest 1,1280, strasznie dużo shortów się tu uruchomiło, co wycięło wszystkich, myślę, pewnie wycięło wszystkich, jestem za tym, żeby wszyscy zarabiali, ale się tak nie da. Jak statystyki mówią, 80 czy tam 85% traci, więc lepiej być tych 15. Myślę, że da się to uzyskać, stosując pewne zasady. I dużo osób, widząc tą świecę przed pinbarem, na pewno wchodziła w shorty, no bo to widać. Tak naprawdę to nie była, można powiedzieć, odwrócenie trendu, tylko realizacja pozycji długich. Inwestorzy grając odtąd, widzą, że grają między bandami, oni tutaj realizują co jakiś czas część swoich pozycji. To też jest ważne, trzeba wziąć pod uwagę, nie można mylić dwóch rzeczy. Otwieranie krótkich pozycji, a zamykanie długich. Przy zamykaniu długich cena opada, ponieważ duża ilość zleceń wchodzi na rynek, gdzie chcą ludzie sprzedać po każdej cenie, rzadko ktoś chce sprzedać po jak najlepszej, czyli po prostu cena opada, tak jak na rynku akcyjnym, że szuka się dobrej okazji. Ten rynek jest bardzo, można powiedzieć, jest bardzo dużo osób inwestuje, więc nie ma problemu z zamknięciem ceny, ale niektórzy się spóźniają, cena się obniża przez realizację zysków. Tutaj budzą się smart money, czyli osoby, które widzą, że cena jest, można powiedzieć, przy wsparciu na linii trendu i zaczynają aktywować pozycje długie, czyli dobierać pozycje do swojej właśnie pozycji, do kapitału czy tradingu, i pojawia się pinbar. W takim wypadku myślę, że dużo osób by weszło w longa. Ja akurat nie obserwowałem tej pary przedwczoraj. Byłem na GBP i na UIK-u, czyli naszym USD Japan. No i co dalej? Jeśli tutaj mogę taką od razu krótką analizę zrobić, czekamy na sygnał. Czekamy na dane. Jak wyglądają dane? Tutaj się posłużę brokerem Bossa FX. Siedzę w nim długo, w sumie od początku, zacząłem od niego. Teraz mam różnych brokerów, ale od niego siedzę od początku. I sprawdzam sobie na tym dane danych krajów. Czyli w dniu dzisiejszym
Wiem, że tutaj Bostas wspiera TJS, więc myślę, że nie ma problemu. Co się dzieje? Widzimy bardzo dużo danych, których dla początkującego, jak ja zobaczyłem pierwszy raz kalendarz wydarzeń z danego dnia, to po prostu można powiedzieć, że nie wiedziałem, o co chodzi. Zacząłem się interesować ekonomią. Skończyłem właśnie studia finansowe z ekonomii. I zacząłem wybierać te, które są najważniejsze oraz oczywiście tutaj można się też nauczyć tego z internetu, czyli co wpływa na daną parę walutową. Na Bossa FX pomaga to, że mamy, można powiedzieć, priorytet danych czy stopień ważności. To są te takie słupki. Czyli jeśli są trzy słupki, dane bardzo ważne. Jeśli są jeden słupek, ok, oni to zaznaczyli, że się takie coś dzieje w danym dniu, może dla jakichś tam innych instrumentów finansowych jest to ważne, dla Forexu nie jest to ważne. Choć czasem się zdarzało, że nawet i takie potrafiły wpłynąć na kurs. Dlatego przesiewamy to, co jest najważniejsze. Idziemy po kolei. Jeśli mamy euro USD, tak jak wspomniałem, ważnym krajem w Europie jest Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy. Tu też można zaliczyć do tego. To są główne siły gospodarki strefy euro, najbardziej Niemcy. Często jak niemiecka, tam jakieś dane się bardzo porównują z ogólną strefą euro, wskaźnikiem. Bardzo ważne są wystąpienia prezesów, członków, na przykład Fedu. Tak jak w tym wypadku o 1:30 mieliśmy wystąpienie publiczne wiceprezesa. O co chodzi w tych wystąpieniach? Często ludzie po prostu potwierdzają to, co się dzieje, czyli oczekiwania rynku, a często jest tak, że nagle zmienia się całkiem sposób myślenia danych ludzi. Czyli w członku Fedu jest bardzo dużo i na przykład taki wstany feature, który jest zwykle jastrzębim w swoich obiekcjach do gospodarki amerykańskiej, uważa, że gospodarka powinna się zawsze rozwijać, zawsze powinniśmy podnosić stopy procentowe. W tym wypadku, jeżeli rynek oczekuje w tym momencie podniesienia stóp procentowych, to jego wystąpienie, które nastawienie do rynku jest jastrzębie, jeśli chodzi o pozytywne, to znaczy, że jego wypowiedź prawdopodobnie nic nie zmieni. Chyba, żeby powiedział, że jednak poczekajmy jeszcze z podwyżką, wtedy rynek reaguje gwałtownie. Są to ruchy 100-150 pipsów. Czyli jeżeli rynek się spodziewa po kimś jakiejś wiadomości, a ona jest inna, wtedy zaczyna się duży tłok na parach walutowych. I co dalej? Jeśli mamy tutaj Hiszpanię, czyli patrzymy na euro USD, produkcja przemysłowa, warto sobie patrzeć na prognozy. To są mediany, czyli średnie wyciągane z raportów różnych instytucji. Mediana, czyli biorą najwyższą, najmniejszą i wyciągają, co powinno mniej więcej się według analityków zgadzać. Jeżeli ona jest lepsza niż oczekiwania, mamy zwykle wzrost, chyba że jest w cenie, tutaj zaraz o tym powiem. Później mamy USA, czyli dzisiaj są bardzo ważne dane z Departamentu Pracy. Tak, dokładnie, czyli płaca godzinowa. Dlaczego płaca godzinowa jest taka ważna? Niektórzy sobie myślą, co ma płaca godzinowa do ruchu na dolarze? Bardzo dużo, ponieważ jeżeli płaca godzinowa się zwiększa, to znaczy, że ludzie więcej zarabiają. Jeśli ludzie więcej zarabiają, to więcej wydają. Jeśli więcej wydają, napędza PKB gospodarki Stanów Zjednoczonych. Warto iść właśnie takimi krokami. Jaki ma wpływ na można powiedzieć, wskaźnik, raport na daną walutę. Czyli bardzo ważne płaca godzinowe, zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i prywatnym. To są bardzo podobne tutaj raporty. Tak samo jak przy płacy godzinowej. Jak jest większe zatrudnienie, ludzie zarabiają pieniądze, bezrobotni zaczynają wydawać na swoje życie. Konsumpcja jest bardzo ważna w Stanach. Tam wszystko praktycznie ludzie mają do wszystkiego dostęp, jeśli tylko zarabiają. Więc jeżeli się zwiększa, prognozy, że się zwiększy, gospodarka się napędza, czyli dolar się umacnia. Jeżeli będzie gorzej, trzeba się spodziewać, że jednak euro USD dzisiaj przebije albo przetestuje przynajmniej maksima ostatnich sesji. Tak. Stopa bezrobocia. Kolejna ważna dana, czyli ile osób zdobyło więcej pracy,
i jak się zmniejsza, to zawsze wpływa pozytywnie i to nieważne w jakim, dla jakiej waluty, zawsze wpływa pozytywnie na daną parę walutową, na daną walutę w parze walutowej. Więc warto tutaj śledzić te dane, czyli tak jak zakładamy dzisiaj, czekamy na sygnał, nawet załóżmy, jeżeli by się okazało, że gramy shorta na etku, wracamy do wykresu, gramy shorta na etku, bo tutaj na H1 się pojawiają jakieś świece, coś się zaczyna dziać, zaczyna być walka podaży z popytem, obstawiamy przed danymi. Nie preferuję grać przed danymi, bo często jest w jedną stronę 50 pipsów, a dopiero później, a przynajmniej 100 pipsów, a dopiero później kontynuacja ruchu według danych. Czyli załóżmy, że okaże się, że dane będą lepsze od oczekiwanych, bądź takie jak oczekujemy. Tutaj będzie bardzo gwałtowny ruch na dolarze. Przy EURUSD, grając w ciemno teraz, jeżeli obstawiam, że będą dane dobre, lecimy do dolnego ograniczenia kanału, czyli jesteśmy w konsolidacji, czyli bez żadnego większego ruchu. Wracamy tutaj do 1.13, może się uda nawet zahaczyć to 1.12.80, co już dawno wszyscy widzieli, a jednak nie. Tak jak wszyscy widzieli 1.1 na etku, a jednak się nie stało na razie i raczej się nie stanie w najbliższym czasie. Więc jestem ogólnie bycze nastawiony, ale ta cena do obstawienia longa jeszcze jest za wcześnie. Dlatego myślę, że tutaj możemy się wstrzymać z decyzją, chyba że ktoś chce, gramy na dane i tak dalej. Ok, kolejną parą walutową, którą chciałem Wam pokazać, jest nasz cudowny USD Japan. Lubię na nim grać, bo zawsze przegrywam, ale lubię się z nim bić. No może nie zawsze, ale często. Co tu się dzieje? Mamy wykres H1. Zanalizujemy sobie H1. Widać, że trend jest wzrostowy, prawda? Rysujemy linię. Fajnie. Rysujemy drugą linię. Robimy symetryczne. Super. Mamy kanał wzrostowy. Przejdziemy do wyższego interwału, żeby zobaczyć w ogóle, czy to jest tylko jakaś korekta wzrostów, czy to jest jednak coś większego. Przechodzimy dalej. Widzimy tutaj jakieś szczyty wierzchołki. Mamy linię, czyli mamy tu jakiś trójkąt. Rysujemy sobie tak nawet. Tutaj mamy false break. Widać piękna świeca pin bar. Większość wchodzi, gramy. Jeżeli ktoś używa fal Eliota, ja też używam. Przy takim systemie zawsze używam fal Eliota. Jeżeli mamy trójkąt z, można powiedzieć, korekcyjny, to fal Eliota na liczu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, piąta fala. Może ja oznaczę tutaj fajnie, żebyście widzieli cyferkami. Pierwsza fala. Chyba jej nie widać. Nie białe, a czarne. Dajmy sobie większe. Pierwsza fala. Druga. Trzy. Pewnie większość z Was zna teorię poruszania się w rynku według fal Eliota, więc to przybliżymy. Powiem Wam tak, dotarliśmy według mnie do piątej fali. Tego korekcyjnego, można powiedzieć, ruchu, dotarliśmy do górnego ograniczenia linii trendu, czyli do górnej bandy. Pojawił się jeden pinbar, dwie sesje wcześniej, potem niezdecydowanie wybiło w górę, przebili, można powiedzieć, linię trendu. Co w tym wypadku? Jeżeli gramy na lepsze dane, wiadomo, czekamy i uważam, że jest wzrost. Jednak ja w tym wypadku nie gram na lepsze dane. Ze względu na to zmniejszymy interwał. Mamy kolejny kanał. Tego typu kanały zwykle są zakończeniem korekty, danego ruchu. Czyli tak jak w tym wypadku. Tak jak w tym wypadku cena dotarła do górnego ograniczenia. Pojawiły się dwa pinbary. Jak widzimy, jeden mamy na tym poziomie i drugi jest tutaj. W tym wypadku ja mam w tej chwili otwartego shorta po 1.13.70.
7 bodajże. Tutaj gdzieś. O, tutaj. 75. Otworzyłem przy tym pinbarze. Co jest ważne? Pojawił się pierwszy pinbar i czekamy. Nie wchodzimy od razu w pozycję ze względu na to, że może być fałszywy pinbar, bądź go szybko zanegują. Wystarczy, żeby się zaraz świeca biała pojawiła i dziękujemy. Czekamy na kolejny sygnał. Jeżeli scena drugi raz dochodzi i drugi raz się pojawia sygnał pinbar, no to nie ma nad czym się zastanawiać. Uruchamiamy zlecenie. Ja uruchomiłem właśnie przy 75. Na razie to fajnie wygląda. Stop loss jest oczywiście 5%, to będzie gdzieś koło 30 pipsów u mnie. 1,14 gdzieś, z tego co pamiętam. Czyli jeżeli przebiją, nawet jak będzie false break, nie spotkałem się, no zdarza się około przy dynamicznych ruchach, że jest false break bardzo wysoki, ale jeżeli jest zwykły ruch, to 10-15 pipsów warto sobie dać wyżej, 20 maksymalnie, powyżej danego oporu wsparcia, ze względu na to, że często te przebicia mają 5-10 pipsów. Zdajemy sobie zaraz nad świecami, 90% jest wycięte, bo wszyscy wiedzą, że tam mamy stop lossa, a my nie możemy myśleć tak jak wszyscy, więc dlatego ustawiamy go trochę wyżej. Bardzo często skutkuje to, że ustawiam czasem nawet 5 pipsów do mojego stop lossa, a i tak spada, więc jestem zadowolony, że ta strategia działa. Zdarzało się, że na samym stop lossie się zawracało, wtedy zacząłem się zastanawiać o market makerach, ale to już co innego. W tym wypadku tutaj mamy shorta. 75, obstawiony short, minimum pierwsze wsparcie, rysujemy wsparcie. Tu mamy pierwsze wsparcie. Dlaczego tu rysuję? Bardzo prosto. Tu jest początek ruchu kanału. Tu zostało przebite, pozwoliło nam wyrysować linię trendu, linię kanału. Tu mamy kolejne odbicie, czyli widać, że ten poziom respektowany. 3 razy był tutaj, można powiedzieć, respektowany. 1, 2, ta świeca i 3. Biała świeca przebijająca, żeby dobić do kanału wzrostowego. Pojawiają się pinbary i oczekiwanie na dane. Jeżeli dane się pojawią, myślę, że tutaj będą... O, ja obstawiam, że będą słabe. Od razu Wam mówię. To, że przy tym, żeśmy dywagowali, że będzie mocne, to jest tylko teoria. Mediana jest tak samo jak wczoraj z ADP było, że miało być mocne. Tutaj obstawiamy, że będą słabe i gramy do dolnej bandy. Minimum 1,1350, bo to jest pierwsze wsparcie. Warto sobie dzielić jedną pozycję, jeśli macie 0,1 lota. Warto sobie otworzyć dwie pozycje, czyli jedna krótkoterminowa, czyli do pierwszego wsparcia, a druga gramy do dolnej bandy. I ustawiamy tak samo. I wtedy tak naprawdę zyskujemy i tracimy, ale jeśli jest w naszym ruchu, możemy przełożyć na szybko na BE. Trzeba tylko obserwować cały czas rynek. No to myślę, że to tyle, jeśli chodzi o całą strategię. Te wszystkie moje narzędzia, może wydają się podstawowe, to jest tylko 30% mojej wiedzy, która pozwala mi się trzymać zasad. Najważniejsze jest trzymanie się zasad. Jeśli ktoś się trzyma tego, zwiększa swoje szanse do 70-80%, a później i najważniejsze, co jest, albo można powiedzieć pierwsze, psychologia, czyli trzymamy się money management, zarządzanie kapitałem, zarządzanie, można powiedzieć tutaj, slajdów. Wróćmy sobie do tego. Tych warto sobie zapamiętać, przynajmniej ja to mam zawsze wypisane. Jeżeli zaczyna się coś dziać, zaczynam tracić na giełdzie, forex, zaczynam sobie czytać te wszystkie swoje punkty i to pomaga. Pomaga i trzymanie się tej strategii na pewno pozwoli zwiększyć swoją skuteczność. Nie wiem, czy jakieś tam pytania są, czy... Tak. No myślę, że tak. Myślę, że w pytaniach więcej opowiem, jeśli ktoś miałby tutaj do powiedzenia. Jeśli coś jest nie do powiedzenia, to na pewno uzupełnię, więc słucham. Okej, dobra. W teorii to wiadomo i proste. Jutro też jest dzień i nie próbuj się odgrywać, ale w rzeczywistości ludzka psychika nie zawsze jest tak odporna. Jak sobie z tym radzisz w konkretnych przypadkach i czy może widziałeś taką sytuację u kogoś z boku i jakie masz rady? Znaczy tak, jak się nauczyłem w ogóle podchodzenia do panowania nad emocjami? Nauczyłem się w taki sposób, że zacząłem najpierw analizować swoje błędy. Czyli jeżeli tracimy przez jakiś czas, przychodzą duże emocje,
I zauważyłem, że co mi przeszkadza, zaczynam się denerwować, przestaję być cierpliwy. Szukam jak największych zysków, nie realizuję małych zysków. Tak jak mówiłem wcześniej, realizacja małych zysków pozwala na zebranie dużego kapitału na 10 pozycjach. Zacząłem sobie radzić przy life balance, czyli to ostatnie. Wielkość pozycji, aby spać w nocy. Normalne życie. Życie oprócz tradingu jest też poza tym, można mieć rodzinę. Ja mam żonę i małe dziecko 2-letnie, co mi zabiera bardzo dużo czasu, a jednak potrafię jeszcze spędzić czas na tradowaniu. Kilka godzin dziennie. No, 2-3, to nie jest kilka. I jak sobie z tym zacząłem radzić? Przyszedł taki moment właśnie jakieś 3-2 lata temu, jak pojawiały się pierwsze zyski, takie stabilne, czyli można powiedzieć miesięczne, że zacząłem bardziej podchodzić do tego nie jak do pracy, zawsze było moje hobby, ale jak do możliwości zdobycia dodatkowego kapitału. Ja nie potrafiłem, nie wiem jak teraz będzie, mam zamiar to zmienić, nie potrafiłem przedtem tylko skupić się na tradowaniu, bo wszystko traciłem od razu. W ciągu miałem 2 tygodnie urlopu, zarówno w pracy, grałem przez 2 tygodnie dzień w dzień, nic mi nie wychodziło, za dużo spędzałem czasu na tradowaniu. Ważne jest właśnie odświeżenie umysłu, zobaczenie oprócz tego, że poza tradingiem jest coś innego. Może to być dziwne dla niektórych, ale ja to mówię z doświadczenia swojego kilkuletniego, że na początku pamiętam pierwsze swoje dni non-stop, tylko patrzyłem, gdzie byłem w pracy, cały czas telefon wyciągałem, jaki jest wykres. Pożerało mnie to strasznie. Nie skupiałem się na niczym, patrzyłem każdą M1, bo nawet schodziłem do takich interwałów. Każdą M1 patrzyłem, jak to wyglądało, ale wyleczyłem się z tego. Jest to trudne, nie powiem, ale myślę, że warto spojrzeć na to z boku. Czyli jeżeli widzisz osobę, mam wielu kolegów wśród tradingu, traderów, która zaczyna swoje, można powiedzieć, przygody z Forexem, ona od razu nastawiona jest na zyski. To jest błędne. Okej, są ludzie, którzy od razu wchodzą, to mają, są na tyle bystrzy, na tyle inteligentni. Myślę, że wszyscy jesteśmy na jednym poziomie. Kwestia tylko nauczenia się pewnych mechanizmów. Choć psychologią z tym tradingu jest dużo gorzej, czy z emocjami. Więc jeżeli mamy osobę i widzimy z boku, ja teraz patrzę, tam daję czasem rady swoim kolegom, i którzy zaczynają grę na giełdzie i widzę, że oni by już zamykali, już otwierali. A czemu nie otworzyłeś? Takie pytania do mnie tego typu, to zawsze ich uspokajałem, że poczekaj na daną sytuację, czyli przedstawiając swoje tutaj, można powiedzieć, analizy, swoje wywody, to widzę, jak taka osoba się denerwuje. To jest początek każdego, każdy musi to przejść, ale myślę, że z czasem, skupiając się na analizie i trzymając się zasad, czyli tego, co wam przedstawiłem, z czasem te emocje odejdą. Kolejne pytanie, na które już częściowo odpowiedziałeś w prezentacji, ale jeszcze może w skrócie. Jakie były twoje początki, skąd czerpałeś wiedzę na początku i jakie książki polecasz? O ile w ogóle jakieś polecasz? Książek polecam dużo. Zacznijmy, jakie były moje początki. Początki wyglądały, myślę, że jak w większości u nas, mały kapitał. Nie zaczynałem od demo. Od razu powiem, ze względu na to, że się, tak jak wspomniałem, nie chciałem nauczyć złych nawyków. Mój pierwszy rachunek to był 1000 zł. W ciągu 3 miesięcy go, można powiedzieć, rozjechałem do zera. Bardzo dużo się wtedy nauczyłem. Przez 2 lata były okresy gorsze, lepsze. Ogólnie wchodziłem zawsze na stracie. Potrafiło mi się najdłużej utrzymać rachunek, czyli załóżmy od depozytu tam 1000-2000 przez najdłużej, przez chyba 5 czy 6 miesięcy. To był wtedy rekord. Ale o to chodzi, żeby małymi mieszkami, a stale. Coraz więcej zdobywać doświadczenia, szukać swoich tutaj słabości i je eliminować. Więc pierwsze 2 lata były, można powiedzieć, ciężkie, ponieważ przychodziły momenty, kiedy już rzucałem to wszystko, ale wiedziałem, że skoro, tak naprawdę skąd się w ogóle zrodził, że ja chciałem zająć się inwestycjami, to jest nawiązanie do tego, czemu Forexem i czy tam GPW. Ponieważ spotkałem się z książką odnośnie GPW i sobie tak myślę, że skoro ktoś może mi pomóc w inwestowaniu na giełdzie, czyli jeżeli będę dawał komuś środki, to on bierze z tego prowizję. W jaką? Brokera zawsze liczymy. Mówię o jakichś innych doradcach finansowych, czy tam znajomych, którzy się podobno dobrze znają na danym giełdzie. To po co ja mam mu dawać swoją prowizję, skoro sam się mogę tego nauczyć? Jak to często słyszę, nie święci garnki lepią, więc dlatego ja taką wiedzę też mogę zdobyć. I od tego się tak naprawdę zaczęło moje inwestowanie. Zacząłem czytać książki. Książki początkowo to były takie jakieś wyłapane z internetu, jakieś PDF-y, czy można powiedzieć blogi, czy tam jakieś wpisy przez innych ludzi.
ale później jak już można powiedzieć, że dużo też wydałem na książki, po prostu starałem się kupować na bieżąco. Były to różne leksykony formacji świecowych. Na pewno każdy Biblię tradera, czyli wspomnienia gracza tradowego polecam. Polecam dużo analiz z Forexem. Nie pamiętam teraz autorów, ale są takie różne serie, gdzie są na przykład trzy książki od analizy fundamentalnej. Wiadomo, to jest wszystko oklepane, ale jeżeli będziemy oklepane rzeczy przyjmować, to stosujemy swoją strategię do tego. Więc trzy książki polecam. Ja wydałem bardzo dużo pieniędzy przez te dwa lata na książki, ze względu na to, że nie było aż takiej dużej dostępności przedtem jak przez internet. Bardziej wszystko było w papierowej wersji. Mam teraz przynajmniej zapełnione półki w końcu w domu, więc myślę, że tutaj poszukajcie takich książek, które się stricte nawiązują do psychologii, ale analiza techniczna też. Jak radzisz sobie z sytuacją, kiedy trade idzie w przeciwną stronę do ciebie? Jak wygląda moja sytuacja? Czyli tak, jeżeli według mojej strategii obstawiam pozycję, ustawiam stop loss. Na początku też było tak, że nie ustawiałem i mi wycinało, ale nauczyłem się tego, bo przynajmniej zawsze mam kolejną szansę na potwierdzenie swojej wiedzy. Często jest tak, że po prostu tak jak teraz mam niby USD Japan, otwarłem pozycję, nie interesuje mnie to. Przychodzi taki moment, że człowiek nie przywiązuje wagi aż takiej dużej do pozycji. To jest tylko pozycja. Dzisiaj stracisz minus 100 zł, a jutro zarobisz plus 200. Już zapomnisz o tej kolejnej stracie. Jeżeli jest stratna pozycja i widzę, że dochodzi do mojego stop lossa, nie zamykam wcześniej. Choć jestem pewien, że i tak go wytnie, i tak stracę na tym pieniądze, że jest gwałtowny ruch, brakuje tam, nie wiem, 5 pipsów do mojego stop lossa i widzę, że ruch jest dynamiczny, nie zamykam wcześniej. Ze względu na to, że jeżeli bym zamknął, to nie trzymałby się swojej strategii. Tak samo byłoby przy TP. Ustawiam TP na dolnej linii kanału, zgram shorta i zamykam 5 pipsów przed zyskiem, pomimo, że widzę, że jest dobry ruch. To właśnie działa w dwie strony. Należy się trzymać zasad, pomimo tego, że możemy stracić, jednak ten RR, czyli risk rate, jest zawsze większy. Jest to 1,2, 1,3 do pozycji, więc myślę, że tutaj trzeba się odciąć od tej pozycji. Wiadomo, prowadzimy, jeżeli jak jest zyskowna, warto prowadzić. Stop loss to stop loss. Takie mam podejście i tyle myślę. Czy możesz się pochwalić swoim track recordem za kilka ostatnich lat na realnym kapitale? Jeśli tak, to jaki procent dochodu pochodzi właśnie z tradingu na swoim koncie? Mogę się pochwalić, ale to może jak ktoś by chciał prywatnie czy coś może nie na pocztę, ale na Facebooku mogę coś pokazać. Nie pokazuję swoich zysków ze względu na to, że większość osób statementy pokazuje, bo nawet jak prowadziłem rany, to było wszystko na bieżąco. To był właśnie mój pierwszy raz, kiedy zacząłem pokazywać swoje statementy, czyli swoje środki, które zarabiam. Ale jeśli ktoś chciałby chętny, mogę pokazać, nie wiem, PIT. O, tak, PIT 8 to jest chyba. Z ostatniego roku, jak to będzie wyglądać, jak mogę komuś wysłać. Na pewno napiszcie do mnie, możecie napisać na Facebooku bądź na blogu. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, nie ma problemu. Nie chwalę się. Jeszcze wiadomo, czym fajnie, bo to jest jakaś tam sztuka zarabiania pieniędzy, dodatkowo kapitału, ale nie publikuję tego ze względu na różne, można powiedzieć, organizacje, ale to jest inna sprawa. Może to pominę. Ile transakcji robisz w miesiącu? Jeżeli gram intensywnie, patrząc na przykład jak run był, właśnie przejdźmy może do strony, wam pokażę. Zapraszam oczywiście do zwiedzania tej strony, bo ona jest stworzona dla was. Wszystko darmowe, żadnych reklam. Nie zarabiam na tym, nie chcę zarabiać na tym. To jest tylko moje, można powiedzieć, moje takie dziecko internetowe, które przelewam swoje wiedzę, transakcje. Ostatnio coraz bardziej intensywnie na to wygląda. Tu macie zakładki, analizy na bieżąco. Dzisiaj wrzuciłem też jeszcze z rana właśnie odnośnie tego USD Japan. Te, jak to sobie możesz śledzić. Bardzo proste, bardzo czytelne. Krótkie dla każdego zrozumiałego, osoby, więc jeżeli chodzi o ilość transakcji w miesiącu. Przykład tutaj mamy na przykład w dniu, czy w miesiącu, tak nam się jeździ. Tu mamy tydzień pierwszy, to jest w ciągu jednego tygodnia zrobiłem, załóżmy tam 10 transakcji, prawda? Na dnie 9, bo jest ten dzień pierwszy, czyli w ciągu jednego dnia 3.
Maksymalnie dochodzę do 5, myślę. Zdarzało się kiedyś, że robiłem, no nie no, 10 może nie, ale 3. Są zwykle właśnie takie kilkugodzinne trady. Jak są szybkie ruchy, fajnie. Obstawiam, leci do mojego TP w ciągu 5 minut, bo jest jakaś dana. Cieszę się bardzo, zamykamy i szukam kolejnej okazji. Albo często po prostu odchodzę od komputera i wieczorem tam w innym terminie wchodzę. Więc tak naprawdę widzimy, że w pierwszym dniu jest 3, w drugim jest 2, 4, 5, a w trzecim jest 2. Więc średnia wychodzi, myślę, że około w miesiącu. Załóżmy, jeśli gram intensywnie, weźmy 3 razy 20, no około 50 gdzieś średnio. Myślę, że gdzieś około 50 transakcji. To jest maksimum, no gdzieś tak. Znowu pojawiło się też pytanie o statement, że bez statementu to tylko teoria tradingu i tytuł wykładu jest mylący. Właśnie też o te 85%, o tą wysoką skuteczność, że to jest na właśnie twoja skuteczność na jakimś statemencie czy ranie, czy to po prostu określasz, że to 80 parę procent to... Znaczy to jest tak, pokażę tak. Tutaj były trzy rany. Skuteczność ogólna. Tak, to były trzy rany. Pierwszy ran był nieudany, czyli po prostu wyzerowałem konto. To na którym było? Aha, na diabelskim, tak? Tak, na diabelskim ranie. To był właśnie taki mój pierwsze spotkanie na żywo tradingu. Trochę tremy doszło, myślę, że też wpłynęło na to. Na szczęście była nieduża kwota, bo 666, jak ktoś chce sobie poczytać tam, fajne. Był nieudany. Skończyło się, tutaj mamy statementy. Statementy są wszystko publikowane na żywo. Ok. Kolejny run był diabelski, który miał ponad 70%. Tutaj jest wszystko podsumowanie, czyli to nie jest tak, że to jest gołosłowne. 86, to miał 86. Statement jest załączony. W ciągu 5 dni grając asekuracyjnie 50%, 13 na 15, wszystko jest nagrane, wszystko jest bieżąco dodawane, więc to nie jest wyssane z palca, ze względu na to, że może każdy sobie może sprawdzić. Nie wiem, czy ktoś śledził moje rany. Dużo osób śledziło, bo miałem bardzo dużo wyświetleń, więc osoby na bieżąco widziały, jak, nie wiem, czy się kierowały tak samo przy tradowaniu, widziały, jak gram i to są realne liczby. Możecie sobie sprawdzić po wpisach daty i tak dalej. Jak wygląda? Wiadomo, nie zawsze każdy run zarabiam, ale chwalę się wtedy, kiedy wychodzi. Każdy tak robi, mi się wydaje. Kiedy nie wychodzi, też się chwalę, jak pokazałem na wcześniejszym runie, ale wtedy to wygląda inaczej. Ale to myślę, że tutaj każdy z nas przechodzi lepsze i gorsze okresy. Ważne, żeby być zawsze do przodu. Tutaj są właśnie te wyświetlenia. Chumlung Baran, czyli Mount Everest. 58% w ciągu 4 tygodni. 13 na 18, 72%, czyli w tym przedziale się mieszczymy w średnio na przykład. Jeżeli mówię, ktoś chce zobaczyć, chętnie pokażę swój ostatni statement z ostatniego runu, bo ja robię runy. Nie robię tak, że gram 100 tysięcy i gram z całym kapitałem, dzielę sobie na procenty. To jest chyba szkoła Rafała nawet, ale to już wcześniej robiłem przed tym, jak on to odpowiedział. I gram 1000, 2, 5 tysięcy, 10 i gram sobie z tego run. Teraz gram jakiś taki bodajże mały, nawet nie wiem, około 1000, 2000, żeby się czuć komfortowo. Jeżeli ktoś chce, mogę też na bieżąco go wrzucać, więc możecie patrzeć, jak wygląda sytuacja obecnie. Czy przy tak standardowym podejściu do rynku można cokolwiek zarabiać i z tego żyć? Dużo analizy technicznej, o której zawodowcy mówią, że to bełkot. Co o tym myślisz? Tak, analiza techniczna jest po to, żeby nam pomagać w graniu, czyli zwiększenia z nazewnictwa hazardu na przewagę na naszą, czyli na kontrolowaną spekulację. Bo wiadomo, każda tutaj obstawiona para to jest spekulacja, bo nikt nie gra, nie wiem, czy ktoś to gra u nas długoterminowo na kilka miesięcy. Może zdarzają się tacy traderzy, nie wiem, czy na Forexie, bo jest bardzo dynamiczny, ale bardziej fundusze pewnie jakieś, fundusze hedgingowe czy duże banki nie grają na kilka miesięcy, raczej szybko realizują z tego, co widziałem po ich pozycjach. I jak to wygląda, że jeżeli... Może powtórzyć jeszcze pytanie tam było dalej? Czy przy tak standardowym podejściu do rynku można cokolwiek zarabiać i z tego żyć? Dużo analizy technicznej, o której zawodowcy mówią, tak, że to bełkot. Tak, czyli analiza techniczna. Ja nie uważam, że kierując się samą analizą techniczną da się zarobić. Dlatego ja dołączam do swojej strategii analizy fundamentalną, czyli to, co wam mówiłem o całej kondycji gospodarek światowych. Jest tego bardzo mnóstwo informacji, z czasem da się to przyswoić i wybierać tylko te rzeczy, czyli pomijać szum informacyjny. Łącząc teraz tak, analizę fundamentalną, gdzie dużo ludzi
szczególnie z GPW bazuje na tym, czy tam w innych akcyjnych, można powiedzieć, rynkach. Dołączając do tego analizę techniczną, czyli mamy już dwa, można powiedzieć, takie mocne fundamenty, czy tam wskaźniki, które nam pomagają. Do tego dochodzi zarządzanie kapitałem, mamy już 4 i jeszcze psychologia, 3 i 4, tak, psychologia tradera. Możemy zwiększyć właśnie tą, z tego hazardu na kontrolowane spekulacje. Czyli jeżeli dodamy wszystkie analizy, dodamy wszystkie zatrzymanie się strategii, dodamy jeszcze do tego naszą psychologię, czyli panowanie nad emocjami, jest szansa zarabiać z tego rocznie, myślę, że sporo. Myślę, że sporo. Trzeba swoje przeboleć. Ja przebolałem swoje dwa lata, przynajmniej roczne z te pity, ale teraz myślę, że z roku na rok wygląda to coraz lepiej. Czy da się z tego żyć? Myślę, że wiele osób żyje. Ja, dla mnie to jest na razie hobbystycznie, mam zamiar przerzucić się na zaawansowane tradowanie, na profesjonalne, w sensie, żeby oprócz tego, że gram dla siebie, pokazuję co gram, żeby jeszcze inni z tego korzystali. Czyli coś tak jak tutaj ta nasza cudowna TJS. Okej, no wyczerpaliśmy pytania z czatu, jeszcze z sali, proszę. Ja jeszcze mam pytanie, bo powiedziałeś, że tam pędzący stoch. Co to jest pędzący stoch? Nie znam. Już wytłumaczę. Okej, to przejdźmy sobie do naszego wykresu. Dołożymy jeden wskaźnik, który pokaże nam, o co chodzi w pędzącym stochu. Żebyśmy mieli porównanie. Wskaźniki mamy chyba tutaj. Nie, tutaj będą. Okej. Stochastik. Gdzie on jest? Stochastik. Już go znajdę i ci... O, jest, dobra. Okej. Jest. Dobra. Tutaj mamy takie. Zmienimy sobie jego parametry. Standardowy jest bodajże... gdzie tu mamy? Wartość chyba 14. 5, 14. Przykładowy. Dobra. Ten na górze, powiększmy, przykład to jest taki. Super. Ten na górze to jest mój spędzący, na dole jest załóżmy standardowy 5,14,14. No nie pamiętam, jakie są ustawienia, czy tam 5,20 coś, ale sobie będzie dobrze widać, o co chodzi. Jak wygląda pędzący? Pędzący polega na tym, że pokazuje szybciej sygnał niż standardowy, ponieważ te interwały, czyli 5 czy 3, są, jakby to można powiedzieć, bardziej zaciśnione, czyli wykres bardziej stochastik podąża za ruchem wykresu. Stochastik porusza się między dwoma poziomami, 80 a 20. Wiadomo, jeżeli przekroczy jakiś poziom, mamy przewartościowanie danej waluty. Jeżeli górny poziom, to mamy przewartościowanie, jeżeli mamy poniżej 20, to mamy niedowartościowanie ceny. Najlepszy przykład widać tutaj na naszym, jakbyśmy wchodzili, sugerując się stochastikiem. Cena dotarła do naszej linii trendu. Patrzymy na stochastik górny, pędzący, jest przewartościowanie ceny, 80, prawda? Czyli jest możliwość, że tutaj może się pojawić jakaś reakcja podażowa. Tu chodzi o to, żeby w tym stochastiku, żeby złapać szczyty i dołki. Wiadomo, że to jest prawie nierealne, ale to nam może pomóc. Jeżeli sobie popatrzymy na dolny stochastik, który załóżmy jest standardowy, w tym wypadku przy standardowym ja bym nie wszedł na pewno. Czyli mamy kolejny sygnał podaży. Linia trendu. Oporu tam akurat nie ma. Stochastik na górze. Już dwa sygnały, które nam mogą pomóc. Pewnie tam jeszcze jakieś świece na MB, co, jakie to jest jedynka, M15, M5 się pojawiły, które mogłyby świadczyć o... To nawet ta H1, taka maksymalna. Już tak podchodzi pod pin bar, ale taki bardzo minimalny. Więc przy takim sygnale, jeżeli bym chciał grać shorta, i patrzę sobie na stochastik pędzący, bo na normalnym nie widział nic. Pędzący plus zwykła linia trendu, jesteśmy, można powiedzieć, z przodu. Dzięki. Czyli pędzący znaczy, że on ma po prostu krótsze te parametry. Tak, krótsze parametry, szybciej reaguje na cenę, bardziej podąża za wykresem i ma pomagać. To nie jest 100%. To nie jest tak, że się kierujemy tutaj, tylko tym patrząc na przykład na tutaj, prawda?
tutaj jest ok, ale tutaj mamy też przewyższone, troszeczkę poszło, a i tak spadło, nie? Więc to jest tylko taki wskaźnik, czy mam pomóc do pracy. To jeszcze mam pytanie, czy co jest dla Ciebie ważniejsze, czy linie trendu, linie tych kanałów, czy też poziome horyzontalne, poziomy wsparcia? Dobre pytanie. Pokażę na przykładzie, jak ludzie reagują, a jak jest naprawdę. Ok. Może flipcharta sobie w końcu użyję. Miałem rysować dużo, a nic nie rysuję. Nie wiem, czy będzie widać. Dobra. Lecimy. Widzisz dobrze, tak? Ok. Mam jakąś tak. Trzeba powiedzieć tu. To jest wykres. Linię trendu sobie narysujmy. Nie wiem, czy dobrze widać, ale tu mamy wsparcie i opór. Cena dochodzi do wsparcia, prawda? Linia trendu jest dużo wyżej. 100%, może nie 100%, 90% osób SK tutaj. Błędne myślenie, ponieważ nawet gdy się pojawi jakiś sygnał, jeden, jakaś świeca spadkowa, nie wiem, czy to jest jakiś inny. Pojawia się jedna świeca tak, druga świeca tak. Niezdecydowanie rynku, prawda? Duże knoty, czasem się pojawiają takie. I co wtedy? Ja nie wchodzę, bo i tak zawsze czekam na potwierdzenie drugiego pinbara. Dużo osób wchodzi w S, obstawia, mówię, 80%, czyli te osoby, które tracą, a cena i tak dochodzi do tu i robi tak. Retest linii, to co wspominałem wcześniej. Retest linii na Etku to było dobrze widać, z tego co pamiętam. Już sobie zmienimy wykres. Retest linii przebitej. Tak, tutaj było to widać. Dużo osób, załóżmy, by weszli, ok, tu było spoko, ale mogliby nawet poczekać do wsparcia i by przegapili ruch, prawda? Czyli też w drugą stronę działamy. Oprócz tego, że linia trendu działa, też jest wsparcie. Bardziej respektuję linię trendu. Tak 60-40. To nie jest tak, że 100% linię trendu, ale jeżeli pojawia się taki pinbar, tu się pojawia taka świeca, potem znowu by się pojawił taki pinbar, to ja tu jestem już. Wchodzę w S, ale dopiero po potwierdzeniu, jeżeli widzę, że podaż reaguje, że jeżeli tutaj przeważają niedźwiedzie, więc to jest bardziej dla mnie pewne, stop loss wiadomo swój, ale mam na uwadze cały czas linię trendu, bo cena zawsze może dobić i spaść. Robi się wtedy na przykład takie coś, bardzo często, świeca z dużym knotem, żeby dotknąć linię, smart money wchodzi, spadamy w dół. To jest, można powiedzieć, 85% ludzi, którzy właśnie traci na takim ruchu. Warto na to zwrócić uwagę. Najlepiej wiadomo, jak wychodzi linia trendu razem ze wsparciem, oporem, ale jest bardzo dużo sytuacji, jest tak jak tutaj przykład, że jednak nie. No i nie wiem, jeszcze jakieś pytania? Czyli jak powiedziałeś, zawsze czekasz na powiedzmy dwa pinbary, nie tak, jednego, tak? Tak, to już, czy nawet objęcie hossy, czy tam besy. To jest bardzo prosta formacja. Jedna świeca, biała. Druga świeca czarna. Łącząc te świece, często sobie właśnie miałem wspomnieć o tym, często sobie łączę świece. Łącząc te świece mamy takie coś, prawda? Pinbar. To już jest sygnał. Czyli jeżeli mamy pierwszy pinbar, pojawia się druga taka formacja, dla mnie to jest pinbar. Często łączę świece na M15, M5, H1, czyli właśnie to jest formacja objęcia hossy bez. I to jeszcze mam ostatnie pytanie. A propos twojego pierwszego rana diabelskiego, bo jest taka książka chyba, nie wiem jak to się nazywało, jakoś Psychologia giełdy Andre Kostolanego, coś takiego. I on chyba tam pisał, że wielu traderów jest przesądnych. Czy tutaj nie byłeś jakoś przesądny, że ten ran diabelski 666, że to może coś tutaj... I on rzeczywiście się jakby został uwalony, a następne już były dobre, tak? Tak, powiem szczerze, że dlaczego powstał w ogóle diabelski ran? Diabelski ran powstał ze względu na to, że chciałem, bo dużo osób robi rany, jest to wszystko publikowane na tej adresie, na Facebooku. Chciałem zrobić coś innego, żeby trafić trochę inaczej do ludzi. Oprócz samej gry, też żeby ludzie się zaciekawili tematyką, czy tam opisem samym. Mam nadzieję, że się spodobało wielu ludziom, z tego co widziałem, że tak.
Był to pierwszy run, chciałem go jakoś nazwać, 666, mała kwota, diabelski, trochę może się tutaj spodziewałem, że przekonanie, że choć nie wierzę w przesądy, jak mi czarny kot przebiega, to staram się go wyprzedzić, więc nie wierzę trochę w przesądy, ale myślę, że to właśnie się przyczyniło do tego, choć nie podchodziłem do tego, że jednak to będzie stratne z góry. To był po prostu taki testowy. Na początku live trading, więc. Nie, coś jeszcze? Okej, to wyczerpaliśmy już właściwie pulę pytań z czatu i z sali, także dziękujemy Ci bardzo za wystąpienie. Też dziękuję i mam nadzieję, że się coś przyda z tego. Jakby ktoś miał jakieś pytania, zapraszam. Dzięki.